Na program zaprasza firma Nice Polska. Lider w automatyce do bram. Cztery ostatnie biegi w Tarnowie. Jakaś taśma się nie naciągnęła. Muszą to gospodarze poprawić, bo to tak nieładnie wygląda. Ale wszystko już chyba za chwileczkę będzie w porządku. Czwórka zawodników, którzy będą jechali o punkty w tym spotkaniu, już jest na torze w Tarnowie. No i mamy, proszę Państwa, dwie zmiany w tym wyścigu, jak chodzi o gości, bo gospodarze planowo, a więc Szymon Kiełbasa w kasku niebieskim, Piotr Świdelski w kasku czerwonym. Natomiast wśród gości w miejsce Patryka Pawlaszczyka Nikolaj Klint i w miejsce Roberta Miśkowiaka pojedzie Karol Zombik w kasku żółtym. Słusznie, bo Zombik znakomity wyścig swój poprzedni. I zobaczmy, jak teraz będzie się prezentował. Przegrywa start Zombik, Kiełbasa z przodu, ale bardzo szeroko tam się wyniósł. Chyba za szeroko. Zombik między dwójkę rywali. Już jest z przodu. Klint ostatni, Kiełbasa drugi. Chociaż teraz spada na trzecią pozycję, bo na miejscu numer dwa Piotr Świderski. Kiełbasa trzeci, czwarty, Nikolaj Klint. Klint dzisiaj troszeczkę mnie zawodzi, szczerze powiem, bo liczyłem na lepszy występ tego zawodnika. On, przypomnę, podpadł tutaj kibicom w Ostrowie i działaczom, kiedy to nie przyjechał na pierwszy mecz do Rzeszowa. Oficjalny powód był taki, że zaspał na samolot, a samolot leciał w południe. Niesamowita historia. Tutaj oczywiście na pewnym forum czytaliśmy takie komentarze, że kibice postanowili, jeżeli raz jeszcze tak się zdarzy, kupić Nikolaj Klintowi porządny budzik, żeby mógł się budzić na samoloty. Ale póki jednak co, widać, że Duńczyk wziął sobie bardzo do serca to, co otrzymał, więc karę finansową. No i stawia się teraz na każde spotkanie. Szkoda, że jednak w tym spotkaniu zawodzi, a nie zawodzi od kilku biegów Karol Zombik. Dla niego będą 3 punkty, 2 punkty dla Piotra Świderskiego, 1 punkt i punkt bonusowy Szymon Kiełbasa. Bez punktu w tym wyścigu Nikolaj Klint. 3 do 3, 41 do 34. Taki stan spotkania w Ostrowie. No i patrząc czysto teoretycznie, proszę Państwa, to tutaj jeszcze w dalszym ciągu może się wszystko zdarzyć, bo 7 punktów, a 3 biegi mamy do zakończenia. No to może być różnie. Raz jeszcze powtórka startu. Znakomicie pojechał Szymon Kiełbasa. Jakby na potwierdzenie tych moich słów, że naprawdę wyrasta bardzo dobry zawodnik z niego. Tu myślę troszeczkę za szeroko jednak. Wyciągnięty na motocyklu jak struna Karol Zombik. Zabrakło właśnie tych metrów, które stracił Kiełbasa tam na pierwszym wirażu, bo myślę, że gdyby wyszedł z tego wirażu pierwszy, dowiózłby 3 punkty do mety. A tak cieszył się Karol Zombik po wygranym biegu numer 12. Raz jeszcze ostatnie fragmenty tego wyścigu. Zombik, Świderski, Kiełbasa, Nikolaj Klint. Ale to już historia. 3 odsłony do końca, 3 biegi nadziei na to, że będą mogli powalczyć o jeszcze lepszy wynik niż jest. Ostrowianie oczywiście, Janusz Kołodziej, który szuka tam odpowiedniej kolejny do startu. On w kasku czerwonym, w kasku niebieskim Björn Petersen. Natomiast ostrowianie, Adrian Gomulski, który podobnie jak Janusz Kołodziej sprawdza nawierzchnię na swoim polu startowym, a jego partnerem będzie Daniel Nermark w kasku koloru żółtego. Nermark 3-3-6, potem jedno oczko. No zobaczymy, czy wystarczy sportowej złości na to, aby tutaj udowodnić, że ten jeden punkt to był tylko wypadek przy pracy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeszcze problemy miał Janusz Kołodziej jakieś ze swoim motocyklem. Ale już chyba wszystko w porządku. Petersen i Kołodziej kontra Gomulski i Nermark przed nami. Bieg numer 13. Dobrze. Ze startu gospodarze. Upada
Nermark, upada Janusz Kołodziej. Groźnie to wszystko wyglądało, bo szczepili się motocyklami ci zawodnicy. Tam motocykl wbił się chyba w dmuchaną bandę. Oczywiście kibiców to bardzo interesuje. Miejmy tylko nadzieję, że nic się poważnego nie stało jednemu i drugiemu. A proszę Państwa, dla tych z Państwa, którzy oglądają żużel, którzy chodzą na żużel, wiadomo, że wypadki, które z pozoru wyglądają bardzo niewinnie, czasami potrafią być bardzo groźne w skutkach. Tutaj ta pani, mam nadzieję, nie będzie miała powodów do niepokoju za chwil kilka, bo chcielibyśmy, aby jednak i jeden, i drugi opuścili tor o własnych siłach. Motocykle już powyciągane z bandy, karetka na tor, co niestety nic dobrego nie zwiastuje. A proszę Państwa, tutaj taka ciekawostka, bo wiele osób pyta, jeszcze wróćmy do Szymona Kiełbasy, ale o tym Państwu powiem za chwileczkę. Raz jeszcze powtórka tego wyścigu. No tutaj no ciężko stwierdzić, no był Janusz Kołodziej z przodu, on dyktował warunki, nie musiał jechać bezpośrednio w niego Daniel Nermark. Na razie nie mamy decyzji dotyczącej ewentualnie wykluczenia któregokolwiek z zawodników. Raz jeszcze z innej kamery. Nie miał wyjścia popularny Koldi, trzeba było położyć motocykl. Mam tylko nadzieję, jak mówię, że będzie wszystko dobrze. Nie miał zresztą pretensji Nermark do Janusza Kołodzieja o to zdarzenie. A wracając do Szymona Kiełbasy, proszę Państwa, nie wiem, kibice w Tarnowie zapewne pamiętają, kiedy Janusz Kołodziej zaczynał swoją karierę, pomagał mu w parku maszyn znakomity żużlowiec kiedyś, który kończył karierę, o ile dobrze pamiętam, w Łodzi, Sławomir Tronina. Pan Sławek był przy Januszu Kołodzieju wiele, wiele lat, potem było rozstanie tych panów w niezbyt dobrej atmosferze i miłej, a teraz Sławek Tronina jest widziany od tego sezonu właśnie w boksie Szymona Kiełbasy, zresztą już ta współpraca się zaczęła w sierpniu zeszłego roku. No i efekty od razu widać. Szymon Kiełbasa, pamiętam początki tego zawodnika, szarpana jazda, nierówna, a Sławek Tronina podpowiedzi z parku maszyn, ustawienia motocykli i Szymon Kiełbasa to już nie jest ten zawodnik, który jeszcze był w połowie zeszłego roku. Widać, że ta współpraca przynosi efekty, no i póki co jest Sławek Tronina i mechanikiem, i takim dobrym mentorem dla Szymona Kiełbasy. O własnych siłach Janusz Kołodziej, ale oczywiście będzie musiał być przebadany, takie są przepisy. Zawodnik po każdym upadku musi być przebadany i dopuszczony ewentualnie lub nie do startu. Zresztą, proszę Państwa, każdy zawodnik ma własną książkę lekarską, gdzie tam każdy upadek jest wpisywany. Natomiast po wizycie w szpitalu, kiedy zawodnik niestety znajdzie się w szpitalu, badania stwierdzające przydatność żużlowca do zawodów trzeba przeprowadzić od samego początku. To taki, proszę Państwa, trochę kuchni żużlowej, no ale wszystko musi być zgodnie z przepisami. Mamy całą czwórkę raz jeszcze. Myślę, że słusznie Piotr Lis, taka decyzja sędziego. Cała czwórka raz jeszcze stanie pod taśmą. Jest już Nermark, jest także Bjarn Petersen. W kasku niebieskim czekamy jeszcze na Adriana Gomulskiego i Janusza Kołodzieja. Jeszcze regulacje sprzęgła w motocyklu popularnego Koldiego. Już jest wszystko ok, no i wraca Kołodziej na swoje trzecie pole startowe. Przypomnijmy obsadę. Petersen w niebieskim, Kołodziej w czerwonym. To są gospodarze. Natomiast goście w tym biegu Adrian Gomulski i Daniel Nermark w kasku koloru żółtego. Ważna jednak rzecz, Nermark przegrał bardzo wyraźnie start z Januszem Kołodziejem. I to jest na pewno informacja dla niego, że jeżeli chce w tym biegu cokolwiek zrobić, będzie musiał po prostu pojechać lepiej ze startu w tej odsłonie. No teraz chyba przesadził trochę Nermark, bo
taśma była ewidentnie, tego zawodnika będzie wykluczony z powtórki tego wyścigu. Pecha ma Szwed w końcu tego spotkania, bo najpierw upadek, na pewno niezbyt przyjemny, teraz taśma. No i będzie zastąpiony, tu właśnie widzieli Państwo decyzję, czarna flaga. Stwierdzająca wykluczenie. No i będziemy mieli za niego rezerwowego. Jestem ciekaw, czy będzie to Mariusz Staszewski. Gdyby tak było, miałby szansę startu po raz drugi dzisiaj. Przypomnę, że w pierwszym biegu 0. No i czekamy, jaką decyzję podejmie Jan Grabowski, Gomulski i Petersen na torze. Jest także Janusz Kołodziej. No i jest Mariusz Staszewski, a więc szansa otwiera się przed tym zawodnikiem. Myślę, że gdyby nie to, to nie pojechałby już w dzisiejszym meczu, a tak ma okazję zaprezentować się w biegu numer 13. Jakieś problemy z motocyklem, a czas płynie, nie wiem, czy zdążą mechanicy usunąć tą usterkę. Myślę, że przydałby się drugi motor, ale póki co widzę, że chyba szanse na to, aby zdążyć, są minimalne. Tak jest. Będzie decyzja o wykluczeniu. Chociaż spokojnie, spokojnie, panowie, bo tu już zawodnicy sposobią się do startu, a na torze jest jeszcze Mariusz Staszewski wykluczony. Tak jest, teraz mamy już decyzję, tak mi się wydaje, chociaż pewne zamieszanie tutaj jest, nieporozumienie pomiędzy sędzią i kierownikiem startu. Już wiemy, o co chodzi. Mariusz Staszewski razem z motorami chciał zostać na murawie, a tymczasem nakazano mu opuścić tor. Szkoda dla niego, bo miał szansę pojechać drugi raz, a tymczasem skończyło się na dobrych chęciach i na tym, że ubrał kask i gogle. Ciężkie zadanie przed popularnym Gomułą, bo będzie musiał w pojedynkę bronić honoru Ostrowa. Pechowy ten bieg 13. Najpierw upadek Kołodzieja i Nermarka, potem taśma Nermarka, potem wykluczenie popularnego Stacha. 5-1, tak jest. 5-1 prowadzą gospodarze. Petersen przy krawężniku, Kołodziej nieco szerzej. Dołącza do swojego kolegi klubowego i prowadzą podwójnie nad Adrianem Gomulskim, który myślę do końca będzie jechał z zębem. On lubi takie sytuacje, zresztą wielokrotnie podkreślał, że niezwykły odpuszczać, kiedy jest szansa na to, aby powalczyć. On to zawsze czyni, robi. Mówi, że kibice przecież kochają go i za to, że zdobywa punkty, ale druga sprawa, co jest bardzo ważne, kochają go za to, że walczy do końca, nigdy nie odpuszcza, bo jednak zawodnik, który jest waleczny, który czasami może nie jest wielką gwiazdą, ale który walczy, zawsze budzi sympatię i szacunek wśród kibiców. Teraz szeroko Gomulski tam pod bandą, jest bez sensu zupełnie jechać, bo tam widać, że na tym drugim wirażu zupełnie nie trzyma, ale problemy jakieś ma Björn Petersen. Nie wiem, czy chyba to są problemy z motocyklem, bo jedzie bardzo niepewnie, ogląda się nerwowo, gdzie jest Gomulski. Gomulski bardzo blisko Duńczyka, ale ten jednak da radę przewieźć dwa punkty. Kołodziej za 3, Petersen za 2, Gomulski za 1. No i mamy 5-1 w biegu 13, 46-35. Tutaj już nic nie powinno stać, jak chodzi oczywiście o wygraną, proszę Państwa, w tym meczu, bo wiadomo, że dwa punkty zostają w Tarnowie. No i mamy tutaj kwestię taką, że Ostrów ma 35 punktów. Zobaczymy, ile w końcu zdobędą, ale myślę, że już na tym etapie można powiedzieć, że drużyna z Ostrowa zaprezentowała się nadzwyczaj dobrze tutaj na torze w Tarnowie. Myślałem po tych fatalnych występach ostatnich, że będzie dużo gorzej, a tymczasem gospodarze musieli się troszeczkę namęczyć, aby wygrać to spotkanie. Przegrał Sad Gomulski. Tu było widać, jak bardzo zmotywowany do jazdy jest Janusz Kołodziej. Mamy biegi nominowane, już w Tarnowie,
Miśkowiak w kasku żółtym, Gomulski w kasku białym. To jest to oczywiście goście, gospodarze w tym biegu, Sebastian Ułamek i Janusz Kołodzi. Ułamek dzisiaj, oczywiście patrząc na punkty, to jest wynik no, nie najgorszy, natomiast no, 2 razy na 5-1 przywieziony Sebastian Ułamek. To jest na pewno spora niespodzianka. Tego tutaj się nikt nie spodziewał. Myślę tak, że on sam nie, kto najszybciej ze startu. Kask czerwony w tym biegu, a więc Sebastian Ułamek jakby na przekór temu, co mówiłem, tam próbuje wynosić się szerzej, ale wykorzystał to, że Gomulski pojechał troszeczkę niepewnie. Wykorzystał to natychmiast Janusz Kołodziej, który jest drugi. Próbuje nieco szerzej tam napędzić swój motocykl. Ścina jednak do krawężnika. Ścigają się między sobą zawodnicy z Tarnowa. Teraz ładnie ustawili parę. Myślę, że tak pojadą do końca tego wyścigu. Trzeci w kasku żółtym Robert Miśkowiak i czwarty Adrian Gomulski. Ani ten nie mogą powiedzieć, że ten mecz im się udał. Miśkowiak wydawało się po tym pierwszym swoim wyścigu, że będzie jechał dobrze. Gomulski jeździ w kratkę, walczy, ale punktów to jednak nie przynosi, a gospodarze spokojnie, rekreacyjnie już z przodu. No i będziemy mieli kolejne 5 punktów do ich koszyka punktowego. Ułamek za 3, za 2 Kołodzie, 1 punkt dla Miśkowiaka, bez punktu Adrian Gomulski, 5-1, a więc no, kantujący kolejny bieg, końcówka tego meczu jak najbardziej dla Tarnowian. 5-1, 51 do 36, taki stan spotkania po 14 odsłonach. Dziękuję kibicom za doping, za to, że w nich wierzą. Tutaj oczywiście, proszę Państwa, na pewno kibice troszeczkę rozczarowani postawą Sebastiana Ułamka, który na Państwa ekranach, no ale nie da się wiecznie wygrywać. Z drugiej strony to jest sport, tutaj może kibice z Tarnowa i ja sam także. Pewne przyzwyczajenie jest w tym roku, że Tarnów miażdży właściwie wszystkich, a tutaj jest takie pierwsze spotkanie, kiedy ktoś próbuje podjąć rękawice i powalczyć z ekipą gospodarzy. Ułamek, Kołodziej, Miśkowiak, Gomulski. To jest klasyfikacja biegu numer 14, a przed nami za chwilkę ostatni bieg z udziałem najlepszych zawodników tego meczu. Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę startu. Błąd Gomulskiego, który wykorzystuje Janusz Kołodziej, przycinka do wewnątrz toru, no i właściwie już było po wyścigu. Bezradni byli ostrowianie w tej 14 gonitwie i pewnie gospodarze inkasują 5 punktów. Przypomnę, mają ich na koncie 51. Użyło Sebastianowi Ułamkowi po tym wygranym na biegu na pewno. On zresztą chyba nie do końca zadowolony z tego wszystkiego. Być może będzie jeszcze okazja porozmawiać z Sebastianem po tym spotkaniu. A przed nami już końcowy akcent, taka wisienka na torcie w każdym żużlowym meczu. Bieg numer 15. Petersen w kasku czerwonym, Piotr Świdelski w kasku koloru niebieskiego, przeciwko nim Karol Zombie w kasku białym, Daniel Nerman w kasku koloru żółtego. No, jestem ciekaw, jak teraz pojedzie Daniel Nermark. Wyborny początek tego meczu, potem trochę gorzej, upadek, taśma, jeden punkt tylko w biegu. Ma szansę na to, aby pokazać się dobrze w tej 15 gonitwie. Od krawężnika raz jeszcze Petersen, potem Nermark, potem Świderski i potem Karol Zombik w kasku białym, który dobrze sobie radzi w końcówce tego spotkania. Zobaczymy, na jaki wynik będzie stać Zombika w tym 15 wyścigu. Lepsze pola startowe wewnętrzne dla gospodarzy. Jeszcze ociąga się Petersen, ociąga się Nermark, ale już wszystko w porządku. Popatrzmy, przed nami ostatni akcent dzisiejszego spotkania. Dobrze, Petersen, Nermark także nieźle.
jak to rozegrają między sobą, czy będzie walka jeszcze pozostałych zawodników. Kapitalna akcja teraz jadącego w kasku niebieskim Świderskiego, którego postawiło. Teraz bardzo niebezpiecznie tam było. Spada Piotr Świderski na pozycję numer 4. Teraz z kolei Nermark ostatni, drugi Karl Zombik. Czy będzie w stanie Nermark odebrać tą pozycję Świderskiemu? Bardzo niebezpiecznie tam było. Całe szczęście, że się skończyło na strachu. A z przodu nie kto inny jak Bjarn Petersen, który wiezie 3 punkty do mety. 2 punkty w tej chwili dla Karola Zombika. 1 punkt wiedzie dla swojej drużyny Piotr Świderski bez punktu. I póki co Nermark, który ma jeszcze jedno okrążenie na to, aby ewentualnie coś tutaj ugrać w tym wyścigu, chociaż teraz widzę, że strata Szweda już jest bardzo duża. Jeżeli nie popełni błędu Piotr Świderski, myślę, że tutaj dla Nermarka punktów będzie brakowało w tym wyścigu. Za 3 Petersen, za 2 Zombik, za 1 punkt Świderski, bez punktu Daniel Nermark. 4-2 w biegu numer 15 i 55 do 38. Taki stan spotkania. A na Państwa ekranach Bjarn Petersen, zwycięzca tego wyścigu. Dziękuję kibicom za doping. Zresztą dzisiaj pojechał znakomicie, bo proszę Państwa, razem z bonusami w tej chwili patrzę, ma komplet punktów, 12 punktów. No właśnie. Niesamowicie groźnie było. Aż mi serce zamarło, bo mogło się to skończyć dla uroczej pani podprowadzającej bardzo źle. Bo zdarzenie z tak rozpędzonym motocyklem. Całe szczęście, że wszystko dobrze. 55. Mają gospodarze, 38 punktów mają goście. Przed nami wizyta w parkingu, ale jeszcze krótka powtórka tego, co działo się w biegu numer 15. Na pewno zobaczymy tam to, jak postawił Piotra Świderskiego, który przegrał start. Proszę zobaczyć, daleko z tyłu został Świder. Tutaj wynosił się nieco szerzej. Zombik przy krawężniku razem z Nermarkiem. To większa prędkość Świderskiego. Kapitalna akcja niczym Adrian Gomulski. No i tutaj, proszę zobaczyć, postawiło Świderskiego. Wykorzystali to ostrogenie. Tutaj bardzo niebezpiecznie, bo Nermark musiał ująć gazu. Postawiło jego przednie koło. Ale w tej chwili było 3-3. No a potem uporał się z Nermarkiem Świderski, dzięki czemu gospodarze wygrali ten ostatni wyścig. Nie 5-1, ale 4-2. I wygrali całe spotkanie. Unia była dzisiaj lepsza na pewno, chociaż Ostrów pokazał kawał dobrego żużla. Myślę, że tutaj wielkie brawa dla zawodników, którzy potrafili podnieść się po niezbyt dobrym początku tego sezonu. Myślę, że drużyna Jana Grabowskiego zostawiła za sobą dobre wrażenie w tym spotkaniu, a tutaj drużyna Starnowa wychodzi, aby podziękować swoim kibicom. My powoli przenosimy się do parku maszyn. Tam już będą czekali bohaterowie dzisiejszych zawodów, z którymi rozmawia nasz reporter. Tu jest pan do nas dwóch zawodników, jechało tak naprawdę mówiąc. Ale myślę, że tutaj udowodniliśmy wielu kibicom, że potrafimy jechać i chyba to było najlepsze widowisko dotychczas tu rozegrane, która drużyna przyjeżdżała do Tarnowa. Gdyby Nermark do końca tak jechał, to prawdopodobnie ten mecz cały czas była różnica bardzo mała. I tak jak kibice mieli pretensje o Rybnik, że źle zmiany, że źle to, proszę im powiedzieć, co dzisiaj było tu źle. Złota wypaliła, rezerwa taktyczna wypaliła. Wszystko tam, gdzie żeśmy chcieli, tam żeśmy zdobyli punkty. Także nie wiem, co jeszcze miałem tutaj zrobić. Pomimo tego przegrana, co w kolejnym spotkaniu, co się zmieni? Może trenera zmienią. Niezwykle zacięte spotkanie. Czy w którymkolwiek momencie miał pan jakieś obiekcje co do wygranej? Wątpliwości nie miałem, że wygramy. Co prawda było blisko tutaj, już na 7 punktów, ale zawodnicy moi byli bardzo zmobilizowani do końca i w ostatnich wyścigach pojechali bardzo dobrze, także ten wynik był dosyć wysoki w końcówce.
mecz na pewno mógł się podobać. Było kilka bardzo ładnych wyścigów. Zawodnik stawił nam dosyć duży, silny opór tutaj dzisiaj. Bardzo się z tego cieszę, że był troszeczkę taki mecz na wyższym poziomie dzisiaj. Jakiś skład już, jakieś może plany co do kolejnego spotkania? Jedziemy na pewno do Rzeszowa po to, żeby wygrać. A jaki skład będzie, to jeszcze przyjdzie na to czas. Start you've got great, then something wrong. What's going on? I don't know really, I'm honest with you about it. Początek w swoim wykonaniu znakomity. Co się stało potem? Toż faktycznie jechałem znakomicie na początku tego spotkania. Potem gdzieś pogubiłem się ze sprzętem. Upadek, który na pewno odbił się na mojej jeździe. Koniec nie był dobry. W następnym meczu będzie lepiej. Słuchaj, zawsze staram się jeździć najlepiej jak potrafię i mam nadzieję, że tak też będzie w następnym meczu. You get complete of the points. It's great. You are in the great condition. Well, you know, jesteś w dobrej formie. Komplet punktów, gratulacje. To oczywiście jest ciężki sezon dla mnie. Wszędzie staram się jeździć jak najlepiej. I robię wszystko, co w mojej mocy, aby zdobyć dobre punkty dla mojej drużyny. Wszystko biorę w twoim teamie gra, ty, sprzęt i tak dalej. Powiedz mi, czy faktycznie w przyszłości, czy ten sezon do końca ułoży się tak, jakbyś tego chciał. Bardzo bym pragnął, robię wszystko, aby wszystko było dobrze. Silniki są na bieżąco przeglądane, moi mechanicy pracują także dobrze. Każdy mecz jest dla mnie bardzo ważny i traktuję wszystko bardzo serio. Druga połówka świetna. Co tak? Jak dalej? Znaczy, na początku miałem kłopoty z dopasowaniem motocykla. Trochę miałem przerwy bodajże tydzień, także czułem się trochę niepewnie, ale z biegu na bieg już było lepiej. Szkoda tylko, że końcówka w wykonaniu drużyny była taka słaba. A kontuzja? Coś jeszcze po niej zostało? Został lekki ból, ale nie doskwiera mi w jeździe, także jedziemy do przodu. Czyli kolejne spotkania tak dobre jak dzisiejsza druga połówka? Tego sobie życzę. 55-38 wygrali gospodarze dzisiaj po dobrym meczu z ekipą z Ostrowa. A na Państwa ekranach za chwileczkę będą punkty poszczególnych zawodników. Tu, jak Państwo widzieli, jak mówił Jan Grabowski, Nermark i Zombik. Dwójka zawodników pojechała znakomicie, reszta niestety trochę słabiej, stąd taki wynik ekipy z Ostrowa. Teraz gospodarze na Państwa ekranach punktowali znacznie lepiej. Jedna dziura w składzie ogromna. Jesper Monberg, no i ma nad czym myśleć popularny Jankes, czyli Roman Jankowski, bo w Rzeszowie będzie jeszcze trudniej niż dzisiaj z ekipą z Ostrowa. Czy będą zmiany? Zobaczymy. Zresztą, jak on sam mówi, do meczu z Rzeszowa jest jeszcze trochę czasu. My już żegnamy się z gościnnego Tarnowa. Dziękuję serdecznie za uwagę. Michał Stencel, proszę Państwa, i Telewizja Sport Klub. Zapraszamy na kolejny żur na naszych ekranach. Sponsorem programu była firma Nice Polska, lider w automatyce do bram. Sponsorem programu jest firma Golden Gate. Na program zaprasza firma Auto Karol Piotr Majka, lider wśród importerów samochodów ciężarowych.